zostanie powołany nowy, mój zastępca. I tu chciałbym w tej chwili właśnie przedstawić go, powołać. I to będzie w zasadzie w tej chwili jedyna zmiana. Także też dziękuję bardzo panu Wojciechowi za pracę, za te wszystkie lata. Szanowna Rado, pragnę poinformować o powołaniu pana Tomasza Dariusza Nowickiego na stanowisko zastępcy burmistrza. Pan Tomasz jest moim najbliższym współpracownikiem od 4 lat. Odegrał szczególnie ważną rolę w odbudowie struktur powiatowych i pełni funkcję sekretarza zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Rawie Mazowieckiej. Brał aktywny udział w organizacji na terenie naszego powiatu 3 kolejnych kampanii wyborczych. Wszystkie one zakończyły się sukcesem, czego najlepszym dowodem jest złożenie dziś przeze mnie ślubowania. Doskonale sprawdził się jako mój najważniejszy współpracownik, co pokazała szczególnie właśnie zakończona kampania wyborcza, w której odpowiadał za jej kluczowe elementy i stał się współautorem naszego zespołowego i mojego osobistego sukcesu. W związku z powyższym, działając zgodnie z artykułem 2 ust. 3, artykułem 4 ust. 2, artykułem 6 ust. 1 i 2 i artykułem 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych powołuję pana Tomasza Dariusza Nowickiego na stanowisko zastępcy burmistrza miasta Rawa Mazowiecka. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Zawsze przy przekazaniu obowiązków, czyli zakończeniu kampanii wyborczej, jest to bardzo uroczysta chwila. Ta uroczysta chwila jest również dla mnie, ponieważ kończę 12-letni okres pracy na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej i bardzo korzystam i z zaproszenia, i z okazji. Chciałem wszystkim podziękować za ten 12-letni okres pracy. Myślę, że był to okres owocny dla mieszkańców. Udało nam się wiele rzeczy zrobić. O tym sobie ciągle mówiliśmy, przypominaliśmy. Czasami w ocenie mieszkańców również chwaliliśmy się. Ja dalej deklaruję, jeśli taka potrzeba będzie, współpracę we wszystkich dziedzinach. Myślę, że przez 12 lat nabyłem dużo doświadczenia. Rawę Mazowiecką znam, tak jak przysłowiowo niektórzy mówią, własną kieszeń. Także to jest bardzo pomocne. Chciałem również bardzo serdecznie, z całego serca, pogratulować wyboru na nowego burmistrza Rawy Mazowieckiej, Dariuszowi Misztalowi. Cieszę się bardzo, że ta funkcja, ta rola przypada dobremu człowiekowi. Takie są oceny pana Dariusza Misztala. I myślę, że po dłuższym okresie pracy te początki zawsze są takie, jakie są. I tu nie ma żadnych obaw. Myślę, że po dłuższym okresie będziecie państwo z tego wyboru bardzo, bardzo zadowoleni. I na koniec ja już z panem Dariuszem Misztalem rozmawiałem u siebie w pokoju. Skierowałem takie dwie prośby. To jest bardzo ważne, żeby nie dokonywać jakichś gwałtownych, szybkich zmian, jeśli chodzi o ludzi. Bo ten czynnik ma duże znaczenie. Czasami decyzje mogą być podjęte szybko. Te decyzje są krzywdzące.
zostawiam zespół profesjonalnie przygotowany do pełnienia obowiązku. I drugą. I drugą prośbę, to jest bardzo ważna sprawa dla mieszkańców, dla młodych ludzi, dobra wiadomość dla nas wszystkich, to jest inwestor, który praktycznie kończy wszelkie uzgodnienia. Jest to firma Baker Hughes, która do 15 grudnia podpisze akt notarialny i wejście tej firmy spowoduje, że Rawa Mazowiecka będzie miała 120 nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. Nastąpi również rozbudowa, bo to jest na bazie firmy Kingspan. Czyli jest to bardzo, bardzo dobry początek. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie za wszystko dziękuję. Wiem i wiemy wszyscy, bo to widać, że to były owocne lata pracy, a i jak współpracy, to również z tego pragnę wyrazić radość. Dziękuję również panu wiceburmistrzowi Wojciechowi Skoczkowi za naszą współpracę. Dziękuję. Jest wiele ważnych spraw przed nami. Jest wiele wyzwań, spraw niełatwych. Dlatego wyrażam nadzieję na dobrą współpracę z panem burmistrzem Dariuszem Misztalem, z jego zastępcą i z całą Radą Miasta Rawy Mazowieckiej. Mamy przed sobą wiele wyzwań dotyczących zarówno Miasta Rawy, jak i powiatu, bo do spraw zrealizowanych najzwyczajniej wszyscy się przyzwyczajamy, uważamy je za oczywiste i za zrealizowane. Jest wielkim wyzwaniem przed nami kwestia szpitala i fakt, że znalazł się w kontrakcie regionalnym, że to zadanie zostało zapisane w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów, jest w moim przekonaniu początkiem ważnej, trudnej i potrzebnej drogi. Panie burmistrzu, nie ma spraw ważniejszych jak Rawa i Ziemia Rawska. Życzę panu sukcesów, życzę udanej współpracy.